niedziela handlowa jest. 30. No. Lew, dziękuję za trojandę. To jutro jest handlowa, to żeście mnie uspokoili. Hej, jaka jest twoja ulubiona pomadka matowa? Co polecisz? Pozdro. Powiem tak, ja w ogóle nie lubię pomadek matowych. Bo nie dosyć, że mi usta wysychają, to jeszcze pomadka matowa to uwydatnia. Rozumiecie to? I powiem wam, mam jedną, po prostu lubię kolor, ale jeżeli chodzi o, wiecie, o tą matowość, to ja tego nie lubię. Ale polecam pomadkę z Eveline numer 510. Ona jest taka różowa, to jest delikatny róż. Tutaj mam przy sobie tę pomadkę, ona jest z Miss Sporty i to jest numer 105. I to jest numer 105, ona jest taka bardziej brzoskwiniowa znowu, ale spoko jest. Widać. Prywit, prywit. Hejka, jutro handlowa, wybierasz się jutro do sklepu? No, do Biedry się wybiorę na zakupy. Zrobię wyprawę, rozumiecie? 830... Klikamy dalej, lecimy tutaj stopami. Na 10 tysięcy wleci skrzynka z monetami, także wszyscy klikamy ładnie w ekrany. Prywit, proceder. Proceder, ja cię bardzo proszę. No, wiecie co, ja udostępnię live'a swoją drogą, bo nie ma w ogóle stałych bywalców, wiecie? Jest... Nie ma wyjścia. Dzisiaj nie ma, kurde. Nie ma, kurde, tego. Usprawiedliwień. Na wakacje jak znalazł, haha. Ale co na wakacje jak znalazł? Najlepiej cały koszyk zakupów. Nie, muszę kupić podkład do twarzy jutro. Albo dzisiaj, no zobaczę. Czemu mnie wczoraj... Ja nie wyciszałam misia, to moi moderatorzy robią, wiesz? Moi moderatorzy to robią. Ja tu nic nie wyciszam. Nie? Klapki Biedry. Widziałam klapki w Lidlu, lidlowskie. Były też skarpetki, jakieś tam spodenki. Powiem wam, że nawet to fajnie współgrało kolorystycznie, ale no Lidl, ale Lidl, więc wiecie, gdyby nie ten Lidl, to może bym się skusiła. Były takie fajne buty. Tak, dziękuję za trojandę, dzięki wielkie za róże. W Biedronce też są, co ty gadasz, Natka. Ej, z jednej strony jest to takie trochę cringe'owe, ale z drugiej? Z drugiej? Za obserwację, w Biedrze też są teraz, haha. Adamo, muszę zobaczyć, jak pójdę. Cześć Juri, cześć Rysiek, tech, dzięki za różyczki, dziękuję. Powiem wam, że wiecie co? Że ja w ogóle mam mieć Biedrę teraz po remoncie i ja się w ogóle tam odnaleźć nie mogę. Nie wiem gdzie są te stoiska z tymi różnymi, wiecie, rzeczami. Szkoda, że nie nosiłaś aparatu. No szkoda, Hasler, rodzice mnie namawiali, ja nie chciałam. Juri, dziękuję za podarunek. Cześć Zuzia, cześć. Ja zmieniłam na imię i nazwisko inne. Ale co zmieniłaś? To kim ty jesteś? Messi, dzięki za obsa. Messi mnie nawet zaobserwowało, proszę. Pozdro od Barasa. No pozdrawiam. Również Aleksandr, dziękuję za Community Festech. Dzięki za serce drużynowe. Dziękuję bardzo. Cześć Granit. Z alkoholem, ale co z alkoholem? O czym wy piszecie w ogóle, bo ja nie wiem. Jesteś moją idolką, uwielbiam cię. Zuzia, dziękuję bardzo za miłe słowa. Witam, ładna kobieta z ciebie. Dzięki, Marek. Dziękuję ci bardzo za miłe słowa. Mało jest osób, jak na tą porę. W ogóle na sobotę, nie? W sensie. Bo jak na tą porę, to może i tak, ale jest sobota. Bartas, dzięki za obserwację, miło mi. Stoiska. A, Mag, dobra, musicie mi pisać, kochani, wiecie, jak pięciolatkowi, bo tutaj każdy pisze o czym innym i ja po prostu nie ogarniam, nie? Cześć, Szubi, cześć, Iwan, dziękuję za trojandę. Ale każdy coś robi. Wskazuje na to fakt, że nie ma stałych walców. Sania, dziękuję za... Prywit, prywit. Sania, mi się już myli wszystko. Cześć, Paulinka. Ciepło jest i ludzie korzystają z... Tak, Kojo, to też jest prawda. Ja też mówię, byłam, kurde, na słońcu trochę. Trochę mnie to słońce wzięło, wam powiem. Ale ja nie mam cierpliwości do leżenia. Może jeszcze wyjdę później, o ile słońce nie zajdzie za chmury, bo też jest to możliwe. Także może jeszcze później wyjdę na to słońce, ale ja nie mam cierpliwości do leżenia. Nigdy nie miałam. Chociaż był taki okres w moim życiu, że bardziej jakoś właśnie... Mogłam na tym słońcu się prażyć. Jestem na twoim każdym live. Bardzo się cieszę, Zuzia.
Cześć Analog, cześć, cześć Kamil. Koty mnie dzisiaj pogryzły, podrapały, kurczę. Jeden chciał, ale tu nie widać przez te kurde rozmycia. Jeden chciał wejść na okno i mnie podrapał. Ale łeb. A co to jest łeb? Spę na końcu, bo nie wiem. Cześć Kuba. Co to jest łeb? Andrit, jak ujdzie za trojandę? Kamil Kot, ja nie drapię. Igor, dziękuję za trojandę. Dzięki wielkie za róże. Ja chcę już września, października, bo będzie chłodniej. Ale jeżeli przyjdzie ten wrzesień, przyjdzie październik i ludzie będą chcieli znowu ten. Iwan, dziękuję za trojandę. Bardzo, bardzo dziękuję. Cześć Krzysiu, cześć. Witam Ciebie serdecznie. 3300 polubień. Dalej, przytapujmy, bo mamy 157 osób już teraz. Przytapujmy, na 10k będzie skrzynka. I ja muszę się pochwalić, jeszcze później to zrobię, jak przybędą, prawda, stali bywalcy. Kupiłam desmoxan, moi drodzy. Zrobiłam, prawda, krok w kierunku rzucenia palenia. Mam już ten desmoxan, prawda, przy sobie. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że dzisiaj go zakupiłam, bo jutro niedziela, więc znowu by była lipa. A co ta kamerka tak blisko? A no, przybliżyłam sobie, to jest blisko. Iwan, dziękuję za roda w rożku. Ile lat masz? 25. Już lepsze pytanie zadałeś, Benedykcie, niż przed chwilą. 3800 polubień, lecimy dalej. Ale wiecie, ile to ustrojstwo w ogóle... Ej, ile? Jak myślicie? Ile taki desmoxanik kosztuje? Jak myślicie, ile on może kosztować? Maria, dzięki za udostępnienie. Pokażesz ucho? A po co ja mam ucho pokazywać? 3900 polubień. Czasami zakładam kolczyki, mam przebite uszy, jeżeli o to chodzi, bo nie wiem, o co innego może tutaj chodzić. Krzysiu, dziękuję za kwiaty. Dziękuję. Jezus, nos mi aż zaspędział z tego wszystkiego. Krzysiek, dzięki za 8 róż. Mamy 80% celu. 50 zł. Kuba, 70 zł. Jak ja to usłyszałam, to ja się przeżegnałam w tej aptece. 70 zł za desmoxan. No kto to słyszał? Olek, Krzysiek, dziękuję, dziękuję serdecznie. Krzysiek, dzięki za róże. To makijaż czy filtr? Przepięknie wyglądasz. Makijaż i filtr. Makijaż i filtr. Ja robię mocny makijaż, więc no. Ale taki już się nauczyłam robić i przyzwyczaiłam się do niego. Która z niej niedziela handlowa jakby... Tak, już wiem, Paulina, bo już mi tutaj powiedzieliście. Ale wiesz co, apteki to ja nie wiem, czy będą otwarte. Tak czy siak, w mojej miejscowości. A co to za leki? Wowa, to jest desmoxan, narzucenie palenia. Narzucenie papierosów. Dziękuję, Alisone. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Wyglądasz na 19 lat. O, super komentarz. Bardzo mi się podoba. Krzysiek, dzięki za skrzynkę. Skrzynka od Krzyśka wleciała z 20 monet. Ode mnie będzie na 10k z setką. Krzysiu, odezwij się. Ja cię zaraz tu przyjmę.